Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej przed meczem Arki z Puszczą Niepołomice. Jest z nami trener Ryszard Wieczorek, witam trenerze. Dzień dobry. Oraz w imieniu drużyny Aleksandra Zacki, witam Aza. Dzień dobry. Tutaj oczywiście Aza miał pewne obiekcje, bo mówi, że jeszcze nie bardzo, ale wszystko absolutnie rozumie i także to jest też forma dla niego takiej asymilacji i mam nadzieję, że tutaj sobie poradzimy. W tej komunikacji wiadomo, że język ukraiński no, jest zasymilowany prawie z polskim z wiadomych okoliczności, a później także indywidualny wywiad z Aleksandrem jest możliwy. Ja chciałem tylko przekazać informację, także ważną dla kibiców i dla Państwa, że spotkanie niedzielne rozpoczniemy także minutą ciszy. Wczoraj pożegnaliśmy na cmentarzu w Oksywiu byłego zawodnika Arki, jednego z kapitanów, Stefana Klińskiego. On ponad 200 spotkań rozegrał w Ekstraklasie, urodził się w Bytomiu i tam ponad 150 spotkań, był wicemistrzem Polski. Na Warce tutaj trafił w tym okresie, kiedy Arka po raz drugi awansowała do Ekstraklasy. Przez dwa sezony współtworzył parę stoperów ze Zbigniewem Bielińskim i niektórzy mówią, że była to jedna z najlepszych par stoperów w Polsce. Także Aza jest także osoba, z której można czerpać inspirację. Także to tytułem wstępu, a teraz bardzo proszę o pytania do trenera i do Aleksandra. Witam trenerze, Jarek Woliński, magazyn pomorski. Trenerze, przede wszystkim wielkie gratulacje za mecz z Chrobrym. Po meczu ze Skrą były to mieszane uczucia. Teraz jest już pan dłuższy czas w Arce. Czy teraz po tym meczu może pan powiedzieć, że ta drużyna, którą zobaczyliśmy w Głogowie, to już jest ta drużyna, jaką by pan chciał zobaczyć na przyszłość? Dzień dobry. No ale po kolei... Do góry, przepraszam. Do góry. Po kolei... gratulacje na pewno należą się piłkarzom, bo dwa tygodnie przed Chrobrym mocno pracowali pod każdym względem. Przede wszystkim pod względem motorycznym, pod względem objętości, pod względem taktycznym, żeby, jak to się mówi dzisiaj popularnie, ostatnio ciągle to słyszę, żeby rozumieć grę. I cieszy mnie przede wszystkim to, że widziałem taką złość sportową po meczu ze Skrą. I ta złość sportowa miała mocne przełożenie na to, jak przygotowywaliśmy się do Chrobrego. Tym Chrobrem na pewno ten mecz był zdecydowanie inny, był lepszy. Na pewno było wiele zalążków takiej gry, jakbym sobie życzył. I najważniejsza dla mnie sprawa, czy informacja, to jest taka, żeby zawodnicy przekonali się i zaakceptowali to, co się im proponuje. Czy ten pomysł na grę, ten sposób gry będzie kontynuowany, ja bym sobie bardzo życzył. Bo zagraliśmy tam dosyć dobry mecz, z dużą kontrolą nad tym, co robimy. Inaczej, jeśli chodzi o podejście, mówimy tu o wysokiej obronie, o tym, żeby jak najdłużej i jak najczęściej być z piłką na połowie przeciwnika, to w wielu fragmentach nam się udało, szczególnie w momencie, kiedy strzelaliśmy w krótkim okresie bramki. Ale na pewno są rzeczy do poprawy, są rzeczy, nad którymi musimy pracować. I kluczowe to jest jakby praca taka, ten mecz dał bardzo dużo materiału, myślę nie tylko mnie, ale i piłkarzom. Jestem o tym święcie przekonany, że piłkarze w tym meczu sami się przekonują, że jest to słuszna droga i tą drogą musimy iść do końca sezonu. Chciałbym, życzyłbym sobie i życzyłbym zespołowi, życzyłbym wszystkim, którzy przyjdą na mecz z Puszczą. Oczywiście będzie to trudniejszy mecz, umówmy się, z kilku względów, gramy u siebie, wiele rzeczy można inaczej, dużo się mówi o jakiejś tam presji, o jakichś innych elementach, ja bym na tym się nie chciał skupiać, bo jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy zawodowcami i piłkarzy, od piłkarzy wymagam, żeby podchodzili jednakowo do meczu na wyjeździe i do meczu u siebie. Ale jak rzeczywiście będziemy widzieć i zespół od pierwszej minuty wyjdzie z taką większą determinacją, wiarą w to, że
że to jest ten kierunek i tą drogą chcemy iść, to jestem przekonany, że będziemy widzieć inną Arkę w stosunku do tego, co widzieliśmy ze Skrą. I to jest całe podsumowanie jakby tych naszych tu w tej chwili już trzech mikrocykli przygotowania do meczu. Ja chcę widzieć inną Arkę jak ze Skrą. Panie trenerze, czy wariant, widać, że po meczu z Chrobrym, że wariant z trzema obrońcami zdał egzamin, czy dalej pan będzie stawiał na trójkę obrońców, czy wróci pan do poprzedniej ustawienia? No tak się składa, że już pierwszy mecz graliśmy trójką. Nie wiem, gdzieś przeczytałem też, że to z Chrobrym dopiero zmieniliśmy. Nie, myśmy zmienili już przed pierwszym meczem. Oczywiście ten pierwszy mecz, tak jak powiedziałem, był inny. I do tych innych warunków zespół, który zmienia sposób gry, musimy umieć się przygotować. I to była ta sprawa najważniejsza. I dzisiaj właśnie mam nadzieję, że w podobnych warunkach będziemy grać w najbliższym meczu. I ostatnie pytanie z mojej strony. Jak wygląda stan zdrowotny drużyny? Czy wszystko jest w porządku do tej pory? No trudno, jak się pracuje intensywnie, mocno i chce jakby się troszkę pozmieniać w pewnych klimatach ten zespół pod wieloma względami, to co powiedziałem na początku, to pewne rzeczy się odbywają. Na dzień dzisiejszy wypadł z treningu Martin Dobrotka, ale jeszcze pracujemy nad nim, nie ma definitywnie jakby powiedziane, że już go nie mamy. Ale takie rzeczy się zdarzają, urazy, to jest normalna sprawa. Panie trenerze, Telewizja Polska w Gdańsku. Jako zawodnik był pan środkowym pomocnikiem wtedy, tak to się mówiło. Przywiązywał pan dużą uwagę do tego, żeby w tym środku pola być takim dowódcą. No pan najlepiej wie, że w pierwszej lidze tak naprawdę ta obrona, defensywa jest czymś, co kształtuje w wielu meczach wynik. Bo jeśli w tej defensywie zachowamy zero, to z tego przodu możemy coś zrobić. Oczywiście mówi się, bronimy całym zespołem, ale myślę, że pan jako, i to pan pokazał chyba najbardziej widocznie wtedy, kiedy prowadził pan Odrę Wodzisław w Ekstraklasie, lubi pan, że ten środek pola, środek pomocy, to jest takie centrum, który tą drużyną dowodzi. Czy te zestawienie, które w tej chwili jest i to, co już, tak jak pan powiedział, momentami było nie najgorsze w Chrobrym, to jest ten środek pola, o który by pan walczył? Wie pan, zgadzam się z tym, co pan powiedział. Serce drużyny, cały mózg to jest środek pola. Ja wiem, jak ten środek funkcjonuje, to wtedy jesteśmy w stanie grać arytmicznie. Czyli tak grają najlepsze zespoły na dany poziom rozgrywkowy, żeby było jasne, żeby nikt nie mówił, że dzisiaj Arka jest ma być najlepszym zespołem, bo ktoś mnie to od razu złapie za słówka. Mówimy o dobrej grze Arki i żeby ta Arka była podczas meczu, żeby był balans, to zgadzam się z panem, musi być taka grupa zawodników w środku pola, którzy będą potrafić zmienić rytm gry. W meczu ze Skrą wiele rzeczy mi się nie podobało, gra była bardzo szarpana, graliśmy chaotycznie, potrafiliśmy dostosować się, mówiąc w cudzysłowie, do sposobu gry przeciwnika. Jak w Chrobrym było zupełnie inaczej, tym dyspozytorem mocy, czyli dyspozytorem takiej zmienności gry był Janusz Gol i zarówno Janusz, jak i Milewski, widać, że ta dyspozycja w tym meczu z Chrobrym była dobra. Oczywiście można powiedzieć, że w meczu ze Skrą też nie było w ich przypadku najgorzej czy słabo, ale właśnie nie udało im się utrzymać takiego poziomu zmienności w piłce. Piłka nożna to nie jest cały czas szybko albo cały czas wolno. Musimy umieć ten rytm zachować, żeby taki zawodnik środkowy, pomocnik musi czytać swoich partnerów, musi czytać stoperów, czy w danym momencie są bardziej obciążeni i trzeba trochę dać im odsapnąć, czy po prostu musimy widzieć, że przeciwnik jest zmęczony, a to my mamy więcej w danym momencie atutów i nacisnąć, żeby strzelić bramkę. Od tego są środkowi pomocnicy, ale dzisiaj piłka to jest ewolucja i grając na przykład tak jak my chcemy, trójką stoperów,
Poważnymi postaciami w tej grze są zawodnicy, znowu grający często blisko środka pola, to są zawodnicy dwójka ofensywnych pod napastnikiem, tak zwane dziesiątki, bo w takim układzie gramy. Ruchliwość, umiejętność jakby współpracowania z tymi środkowymi pomocnikami, którzy raz zwolnią, raz przyspieszą i znowu jakby współpraca, czytanie tych środkowych pomocników, kiedy mogą zagrać piłkę dłuższą, kiedy krótszą, to też jest bardzo ważna sprawa. Jak uda nam się taki balans pomiędzy właśnie obroną i atakiem zachować, to wtedy ta gra będzie płynniejsza, to będzie mieć przełożenie na wynik. Drugie moje pytanie. Tutaj pan powiedział, ten mecz z Puszczą na pewno będzie inny. Tak. Myślę, że Puszczak kalkulując, żeby za wszelką cenę nie przegrać meczu z Arką, no raczej nie będzie grało otwartej piłki. No i to pewnie po tym, co pan powiedział, też w jakiś sposób wymusza pewne ustawienie Arki z taką ósemką, dziesiątką, która zrobi tą przewagę w środku pola. Kiwnie, wejdzie, wygra pojedynek 1-1. Czy właśnie w pana mniemaniu ten mecz może właśnie w tych boiskach, polach boiska się rozstrzygnąć i powodować, że Arka będzie miała przewagę lub nie? Tak, tak, zgadza się. Wiele rzeczy będzie się odbywało w środku. Wiele rzeczy będzie się odbywało na zasadzie zebrania drugiej piłki, czyli trzeba być sprytniejszy. Mówimy tu o moment, kiedy Puszcza będzie chciała konstruować akcję, ale przejście z obrony do ataku, czyli te fazy przejściowe dla nas są kluczowe w tym meczu. Jak Janusz, czy któryś ze środkowych pomocników, albo ci ofensywni, będziemy umieć tą piłkę, wejść w posiadanie tej piłki, to kluczem będzie szukanie przestrzeni w bocznych sektorach, czy za plecami. I dobór ludzi, czy to na wahadłach, i tych ludzi, którzy grają wysoko, będzie kluczowe, bo tam musimy mieć, tam musimy połykać przestrzeń i to będzie bardzo ważna sprawa, żeby wygrać mecz. No i ostatnie moje pytanie. Powiem szczerze, że czytając statystyki po meczu z Głogowem, no jedna mnie najbardziej ucieszyła. Ilość strzałów, i to nawet niekoniecznie tych celnych, czyli tylko w ogóle prób oddanych strzałów. Czy właśnie w takim meczu, szczególnie o takim ustawieniu, pewnie bardziej defensywnym Puszczy, czy nie sądzi pan, że również i w tym niedzielnym meczu będzie miało to ogromne znaczenie? Tak, tak. Ja bym sobie życzył, to mówiłem już piłkarzom w szatni, dla mnie Arka musi być powtarzalnym zespołem. Jak będziemy powtarzalnym zespołem, takim, o którym mówiłem na samym początku, jakbym chciał ten zespół widzieć, czyli takim zespołem grającym na tak, to jak będziemy powtarzali, to gra na połowie przeciwnika to jest klucz. I teraz będąc na połowie przeciwnika, odbierając piłkę, czy konstruując akcje ofensywne, to prawdopodobieństwo bycia w obrębie pola karnego i kończenia akcji strzałem jest dużo większe, jak to, gdzie będziemy grać na własnej połowie i szukać tylko kontrataków, to wtedy prawdopodobieństwo ilości oddania strzałów jest dużo mniejsze. I to jest jakby dewiza tego, żeby Arka zrobiła to, co w tej końcówce chcemy zrobić. Czyli chcemy jakby trochę przemodelować, ale przede wszystkim to ma mieć wpływ na głowę, na psychikę i wtedy nie mówmy o jakiejś presji, tylko mówmy o realizacji założeń taktycznych. Chcemy w pewien sposób kontynuować grać, a jestem wtedy przekonany, że publika, jaka jest świetna w Gdyni, poniesie chłopaków. Na to liczymy. Mateusz Hawrot, Meczyki.pl. Ja mam pytanie i do trenera, i do Azy. Może zacznę od wykonawcy rzutów karnych, bo ostatnio po raz pierwszy Janusz Gol strzelał rzut karny. Udało się, trafił do bramki i czy jest to teraz, można powiedzieć, stały pierwszy wykonawca w zespole? Trenujemy każdy element na tyle, na ile się da i jest wielu zawodników, którzy robią to dobrze w zespole. Na ten mecz był wyznaczony Janusz, nie było Huberta Adamczyka na boisku. No, tak się złożyło, że Janusz, Hubert, jeszcze jest tam paru zawodników, którzy są dobrze wykonują ten element. Na każdy mecz może być ktoś inny, ale myślę, że wiele w tej kwestii może się nie zmienić.
I drugie pytanie moje jest o Marcela Szymańskiego, który w tych dwóch ostatnich meczach dostał, jak to się mówi, ogony w końcówkach i chciałbym poprosić pana trenera o parę słów na temat Marcela i tego, czy ta liczba minut może się zwiększać w końcówce sezonu, czy jednak z racji na to, o co walczy Arka, raczej będą to właśnie takie końcówki. Ja ubolewam nad tym, że już nie dostał trochę więcej tych minut, bo jest to świetny piłkarz, bardzo dobrze się zapowiadający, a nie mam żadnych kompleksów z tym, żeby młodym zawodnikom dać sporo szans na grę. Oczywiście warunek jeden, ten zawodnik musi robić to, co my chcemy, to, co zespół, do czego jest przygotowywany, żeby to nie było jako osłabienie i tylko, no bo jest młody, to musi grać. Nie? Ja często prowadząc młodych zawodników, to mnie interesowało. Nieraz zdarzało się, że patrząc na skład, już nie patrzyłem, że to jest młody, tylko on w danym momencie był przygotowany, gotowy i na to też liczę. Dzisiaj jest trochę problem z nim, bo raczej może mieć małe szanse, żeby się zmieścić w kadrze meczowej. Mieliśmy grę kontrolną w tygodniu i uległ kontuzji, podkręcił staw skokowy. Zobaczymy jeszcze jutro, będziemy się zastanawiać, czy będzie. Ale jest to zawodnik, który na pewno tych minut, tej szansy powinien dostawać coraz więcej. Dziękuję. Pytanie do Azy. Aza, jak ty się czujesz tutaj w Gdyni po paru miesiącach? Wnioskuję, że z każdym miesiącem jest coraz lepiej, ale chciałem parę słów na temat odczuć tego, jak się czujesz ogólnie tutaj w Polsce i u nas w Gdyni. Dzień dobry. Czułem dobrze, że nie pierwszy raz tu w Polsce, także dla mnie nie jest to nowe. Co miasto jest dobre, wszystko jest dobre, warunki, także troszkę pogoda. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Tak. Będzie. Tak, wszystko dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie ma.